Hej, cześć siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, jest ze mną Ziemniak, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj witam was w takim dość nietypowym filmie, jak sami widzicie po tytule będziemy grali w grę, która nie posiada żadnego obrazu. Są tutaj dzisiaj z nami słuchawki, dwukolorowe, piękne, Arctisy 3. Co ty robisz? Cały czas papugowałem ciebie, chciałem wiesz. Jakbyś opuścił chwilę audio, to tak jak ja bym mówił, bo dużo osób mówi, że mamy podobne głosy. Sprawdźmy to. I tutaj Enigma, masz to zrobić. Są tutaj dzisiaj z nami słuchawki, dwukolorowe, piękne, Arctisy 3. Razem z Ziemniakiem mamy na sobie Arctisy 3. To jest niższa wersja słuchawek, które oboje pokazywaliśmy już wcześniej, czyli Arctisów 7. Ta wersja ma troszeczkę inne materiały wykonania i posiada jedynie połączenie jackowe. I dzisiaj wykorzystamy je w piękny sposób. Mamy tutaj telefon Ziemniaka, HTC U11. I on ma, stety, niestety, cierpi na brak jacka, dlatego mamy takiego cudownego potworu tutaj stworzonego. Będziemy grali w grę, która nazywa się Blind Legend? Blindscape, tak, dużo jest tych gier i większość ma blind w tytule, ponieważ mogą one być skierowane do osób niewidomych, tak przynajmniej myślę. Ale także możliwość, jak ktoś ma zapalenie spojówek, wtedy oczy są bardzo zmęczone i można sobie pograć w taką grę, a niekoniecznie grać w jakąś inną, która by cię, wiesz, męczyła. Jak miałem kiedyś zapalenie spojówek, obudziłem... światło wstręt? Tak, obudziłem się nie mogąc otworzyć obojga oczu i ostatnią rzeczą, na jaką miałem ochotę, było wtedy granie na telefonie. Skoro jesteśmy już przy temacie telefonów i przy temacie słuchawek, to dzisiaj będziemy testować, na ile przydadzą się nam słuchawki. Może nie tyle przydadzą, co na ile zdadzą się, żeby dało się grać w tego typu grę, gdzie audio jest wymagane naprawdę dobrej jakości. Jesteśmy totalnie przyzwyczajeni do pięknej grafiki. Kliknąłem, zakładaj słuchawki. O Boże! Dlatego zobaczmy, czy sam dźwięk będzie wystarczający. Tam jest prawa, nie? Tak, tu jest prawe. W opisie tej gry jest najlepsza rzecz. Zaawansowana grafika HD. There are no other sounds that can drown them out. Tak. Czy jesteśmy w jakimś mieszkaniu? I'm standing in front of the door, but I still need to find the doorknob. Dobra, i teraz gra polega ponoć na tym, że trzeba na oślep przyciskać różne miejsca. Tutaj jakieś takie, tutaj pojawiały się jakieś, kurde, te kable, jakieś. No dobra, ale ja nic nie widzę teoretycznie, więc zamknę oczy. Nope. Ouch. Not that. Not that. Ow. Not that. Ow. Ow. Not that. Ouch. Not that. O! Got it. Otworzył. Dobrze. And here's the outer door. Rany, jeszcze raz musimy drzwi. Kolejne drzwi. Not that. Nope. Udało się! Wow. Bardzo szybko, dobra. Coraz lepiej mi idzie granie bez obrazu. I czy tak, to jest gra o otwieraniu drzwi? Z pierwszego testu dowiedzieliśmy się, że te słuchawki bardzo dobrze wytłumiają dźwięk, jeżeli chodzi o zewnętrzny. Musimy ciągle to zdejmować, żeby się słyszeć. Znaczy, usłyszałbym Ziemniaka, ale jak coś leci już, to ja sam siebie praktycznie nie słyszę. Ta gra, może bym ją polecić, jeżeli ktoś lubi takie audio-nowele, z lekkim poziomem interakcji. Słuchajcie, ta apka się nazywa tylko deszcz. Twoja ulubiona? Tak. Słyszę cię w lewym kanale tylko. To zacina tylko z lewej strony. Możesz ustawić sobie intensywność deszczu, na przykład delikatny deszczyk, albo możesz zrobić prawdziwą buczę. Wiesz co, próbowałem białego szumu parokrotnie. Czekaj, wyłączę deszcz. Bo to jest biały szum, nie? I nigdy nie potrafiłem wytrzymać przy białym szumie. Ja uwielbiam biały szum. Nie, i dla mnie to jest kompletnie... Stary, ja czasami sobie nagranie dźwięku z samolotu puszczam i tak 10 godzin mi przez cały dzień leci, ja sobie pracuję. Czytałem o zaletach tego i tak dalej, ale nie potrafię tego... To wsłuchaj się. Wiesz czemu to... nie działa w moim przypadku. Skupiam się na lokalizowaniu każdej jednej kropelki, która spada na dół. Ja tego nie traktuję jako całość, tylko staram się rozbierać na części. Okej. Skoro uważasz, że to jest cała gra, zagrajmy w Blind Legend. Blind Legend może być interesujący. Jak w ogóle będzie wyglądało to nagranie, jak my ciągle odwracamy ekran? Dobrze. Hej, skulcie. I tutaj przynajmniej jest jakieś... Co to za Iwona? Francuska Iwona. Prezenty. Blind Legend. To jest jakaś iPhone'a francuska. Ale wiesz, to jest chyba w menu. Tak, tak. I czytałem w opiniach na temat tej gry, że... Welcome to a Blind Legend. Że? No nie słyszysz? Continue again. Continue again. To go back to the main menu from the game. Nie umiemy kontynuować gry. No to... O. Yeah. Co żeś zrobił? Sign up to the newsletter. Menu przewijasz. Buy lives. Do you really want to quit a Blind Legend? Continue a game. Tak. To go back to the main menu from the game, slide two fingers quickly to the right. You embody Edward Blake, the famous blind knight, and you will be guided by your daughter Louise to move forwards. Put your finger on the screen, then slide it slowly upwards. Okej, palec na ekran i możemy iść do przodu. Perfect. You know how to move forward. Dobra, teraz zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Stary... To move backwards. Put your finger on the screen. To jest utrudnione zadanie, bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy na pchlim targu, gdzie słychać krowy, kozy, owce, świnie oraz delikatny, aksamitny głos waszej córki, który woła was, gdzie powinniście pójść. Pytanie ma... Nie wyjedź w dorożkę! Aaaa! Gdzie ona jest? Co się dzieje? What's that? The king's guards. Take her. Ktoś zginął chyba. There are too many of them, father. Come. Musimy uciekać, ktoś tu zginął, przyjechali jacyś rycerze. I chcieli znaleźć kalekę, cripple. My dalej żyjemy? Wiesz, w jaką rolę się w tym momencie wpakowaliśmy? Nie wiem, co się dzieje, ja nawet... Czekaj, wiesz jaką rolę? Podążamy za córką. My jesteśmy ojcami. Release me or he'll kill you. Silence. Znowu ktoś ginie chyba. Dogs, I'll cut your throats one by one. Nie, dobrze. Tak dobiję to zaraz. Loading. Ty, miecz nam zrobili. Do przodu. A co jakbyś uciekł, gdzie jej w ogóle nie słyszał? Nie wiem, czy to możliwe. Kiedy będzie jakaś walka. O, wracają, stary, przygotuj się. Stay off the road. Thank you. Get your things, Louise. We're going to free your mother. Hurry up! The storm is close. Let's go. Ty obczaj sobie, że ta córka mniej ogarnia niż jej tata. No, bo to jest przesłanie, że świat jest czymś więcej niż to, co postrzegamy oczyma. To slice through an obstacle in front of you, slide your finger quickly upwards. Kolejnym plusem tych słuchawek, jaki teraz zauważam z takiego doświadczenia, jest to, że jest możliwość zmiany niezależnej głośności. On your right. Czy my jesteśmy w jaskini jakiejś? No właśnie nie wiem, czy jest jaskinia, czy jakaś chatka. Loading. Ale co to ładuje? Przecież to są... No właśnie, dźwięki? No tak, bo nie renderuje grafiki... A, nie wiem. O! Smok! Walcz! Please slide. Do not strike too soon or too late. Right for the right moment. What? Whoa! Mitchell. That's a very. Skąd wiesz, co dostał? Ojej, to już płasko poszło. Chyba płasko padł. Poszło. Schowałeś ten miecz. Father, are you injured? No, no. No, no. It's all right. Let's go. More fucking soldiers. Wdepnąłem w kupę. Już jadą. Przejechała cię dorożka! Ej, czy my się cieszymy, że zginęliśmy, czy chyba tak? A tak, bo się życie odładowywują, można je dokupywać mikrotransakcjami. Aha. Kolejna walka. When he's about to strike, quickly slide your finger in his direction to strike him. Wait for the right moment. All right, come here. I'm gonna knock your head off. Baby, I love you. Chyba... Chyba mi się udaje. Tak, popadł. Umarł. Boj. Jakby poszła trzustka, to czemu się dusi? Obrywam! Tak. Drogie burrito poszło chyba wczoraj. Padł. Dobrze. Little go, scum! Get out of here, scum! Don't let me see you around. Don't let me see you around. A jak on nie widzi. Zabił dwóch gości. Żebyście mi się tu więcej nie pojawiali. Nie, żebym was nie widział. A co chcemy wynieść z tej całej naszej rozgrywki, Ziemniaku? Jak podobają ci się trójki? Bo siódemki już na głowie miałeś. Co sądzisz o trójeczkach? Przede wszystkim duża jest różnica, jeżeli chodzi o ich budowę. Jeżeli chodzi o pałąk, który... Waga! Waga! Tak, ale pałąk, bo ja chciałem powiedzieć, bo ja czasami zasypiam przy komputerze, robię tak. I one mają plastikowy pałąk, z zewnątrz przynajmniej, i nie ucinają ci głowy, jakbyś się wywrócił. Ja osobiście strasznie cenię sobie to, że są takie lekkie. One są, w porównaniu do siódemek, one są lżejsze, bo nie mają, wiesz, odbiornika, który w środku potrzebuje swojej obecności, żeby być bezprzewodowym. Dzisiaj byłem w jednym ze sklepów, gdzie jest dużo wystawionych różnych słuchawek. Zakładałem ich dużej ilości. Nie wiem, co ludzie mieli na głowie, więc nie wiem, czy mogłem coś ten. Jeżeli chodzi o wygodę, to mogę powiedzieć, że Arctisy to są jedne z wygodniejszych słuchawek, jeżeli chodzi o mnie i o moją budowę. Zdajmy się na zdanie Ziemniaka, bo ja tylu schawek na uszach nie miałem. I tym pozytywnym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to zostawcie... Nie. Lepiej napiszcie, który kolor jest lepszy, czy biały, czy czarny. Tak, co się wam bardziej podoba. Oczywiście mówimy tutaj w kontekście koloru słuchawek. Link w opisie, to chciałem powiedzieć. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Żółta przejściówka. Nasze słuchawki są podpięte do rozdzielacza, żebyśmy mogli słyszeć oboje to, co się dzieje. Tylko że kabel od Arctisów... Co tu się dzieje? Jest telefon. Z telefonu wychodzi przejściówka USB typu C na jacka. Tutaj wpięty jest rozdzielacz. Z rozdzielacza z jednej strony wchodzi kabel do słuchawek Ziemniaka. Tylko że ten kabel to jest przejściówka na jacka z kabla, który jest w Arctisach, który jest nam tam dołączany do opakowania. Który jest podpięty podobnie do samych już słuchawek. Też nie jackiem. Tutaj wychodzi żółty kabel, który wchodzi do nagrywarki, która przechwytywała dźwięk telefonu, żeby móc go nagrać, a z nagrywarki przechodzi kolejny kabel, który wchodzi do słuchawek, też posiadając ten taki arctisowy kabelek, a więc trochę skomplikowane, ale tu jest też jack. I teraz pytanie, czy to działa jako pass-through? Czekaj, spróbujmy. Poczekaj, wepnę się w ciebie. Słyszysz? Tak, ale ty mnie ściszasz. Pass-through, czyli możemy się do jednego źródła dźwięku podpiąć i same słuchawki mogą działać za samą przejściówkę. Ja nie sądziłem, że... Znaczy, czasami to jest taki selling point słuchawek. Wepnij, niech kolega się w ciebie wsunie. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Pamiętajcie, jak chcecie się czegoś dowiedzieć o słuchawkach... Już to mówiłem.